Tak jest. Teraz Dawid zaśpiewa. Aha, ty, ale nie, bo miałem teraz przez 13 lat szybko stracić. Widzieliście kiedyś, jak Bob Dylan śpiewał We Are The World? Ja nie widzieliście. Więc dla tych, co widzieli, Bob Dylan, to jest rok 85, jak nagrali We Are The World. Tam sobie jest 83. Bob Dylan prawdopodobnie, tak się, powiedzmy, od 85 do 90 któregoś przechodził przez bardzo ciemny okres. Jeżeli ktokolwiek widział to wideo, ewidentnie jest to człowiek, który nie wie, gdzie jest i nie wie do końca, kim ma być i nie wie, co robi i tak dalej. Stevie Wonder musi do niego podchodzić i tłumaczyć mu, jak śpiewać. W ogóle to bez sensu, w ogóle, ten i tak dalej. Bardzo, może to, ludzie używają tego mema nawet, nie? Coś takiego ostatnio widziałem. Do dzisiaj, znaczy do dzisiaj ludzie używają tego jako mema. I są różnej jakości jest jego twórczość właśnie drugiej połowy lat 80. Moim zdaniem akurat dużo jest fajnych rzeczy, ale ich nie zagramy dzisiaj. Później w latach 90. ma znowu okres, gdzie nie pisze w ogóle. I wrócił z płytą Time Out of Mind, która dostała 3 Grammy Awards, jeśli cokolwiek to jest warte. Ale był taki powrót Boba Dylana do pisania. Zresztą to jest bardzo ciemna płyta. Ta płyta jest pełna, to jest depresja, prawdziwa depresja XXI wieku. Fantastycznie brzmi w ogóle, jest taka bardzo ciemna. I w gąszczu tych wszystkich przygnębiających piosenek o złej miłości i o śmierci i tak dalej. W ogóle, bo był bardzo bliski śmierci tamtego roku właśnie, jak sam powiedział, o mało się nie spotkałem z Elvisem. I w gąszczu tych wszystkich piosenek jest taka bardzo ckliwa piosenka, ale piękna. Znalazł wykonań rozmaitych różnych artystów. I piosenka się nazywa Make You Feel My Love. Zaśpiewają Dawid, ponieważ Dawid potrafi śpiewać. A ja nic nie robię. Aha, nic nie robię. Obaj nic nie robimy. Aha, co? Już stać i wyglądać. Przez okno. Yeah.